To kolejne wydanie studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski. Dzień dobry, kłaniam się, witam i zapraszam. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. Wspieramy polskich studentów ze wschodu. Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Wyjątkowy koncert w Laskach. Nasza fundacja pomaga uzdolnionej młodzieży z polskich rodzin ze wschodu w ramach programu Stypendium dla Rodaka. 44 studentów przyjętych na polskie uczelnie otrzymało od PKN Orlen wsparcie ułatwiające im dalszą naukę i osiedlenie się w kraju. Program indywidualnych stypendiów dla potomków Polaków przesiedlonych na wschód Fundacja Orlen Dar Serca rozpoczęła w 2018 roku. Początkowo pomocą objętych zostało 9 osób. W tym roku fundacja rozszerzyła program do 44 studentów, którzy przyjechali do Polski z Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. To są podopieczni Fundacji dla Rodaka i to ta fundacja ma z nimi bezpośredni kontakt, to ta fundacja przeprowadza rekrutację, a my w ramach naszej współpracy z Fundacją dla Rodaka przekazujemy stypendia. Od samego początku wielkim orędownikiem pomagania polskiej młodzieży ze wschodu, potomkom polskich zesłańców, był prezes Daniel Obajtek. Tam została zesłana sól tej ziemi, tam zostali zesłani najzdolniejsi ludzie, najzdolniejsi Polacy, Polacy, którzy wnosili wkład właśnie w Polskę i to duży wkład w Polskę, to oni byli zagrożeniem tamtego systemu. I co zobaczyłem, że to następne pokolenie jest doskonale przygotowane. Jesteście w pełni Polakami, znającymi doskonale historię, wiążecie się z tym krajem. To jest bardzo istotne i ważne i powinno być to ważne dla wszystkich. Niesamowite emocje, a jeszcze większe po spotkaniu z panem prezesem. Ten pierwszy uśmiech, to pierwsze wrażenie to było, że to jest nasz człowiek, to jest ktoś, kto jest nam bliski i czuje to, co my. Stypendyści, w doborze których Fundacja Orlen Dar Serca wspiera Fundacja dla Rodaka, studiują głównie kierunki ścisłe, chemię i ekonomię. Pomocą otoczeni są także studenci m.in. medycyny, marketingu i zarządzania, a także wiedzy o teatrze. Jestem chemikiem, kierunek krystalografia, nauczanie chemii też. Praca dyplomowa to krystalografia, ja potrzebuję mocny komputer, żeby już tam trochę zajmować się grafiką i te pieniądze głównie poszli na to. Też pieniądze poszli na cel edukacyjny, na przykład książki kupowałem. Od kilku lat marzyłem o jednej książce, która kosztowała 400 zł. Miałem ją w wersji elektronicznej, ale zawsze marzyłem, żeby mieć ją w wersji papierowej. Żeby utrzymać jakby tą stypendium, to trzeba oczywiście pracować. Trzeba pracować w fundacji, być wolontariuszem, pomagać też i pomagać innym też ludziom. Robiliśmy lekcje dla Rodaka, też w różnych szkołach w całej Polsce. Dzięki temu stypendium naprawdę spełniają się marzenia i ułatwia się nam życie tak daleko od naszej rodziny. Stypendyści otrzymują co miesiąc 800 zł, a program Stypendium dla Rodaka wpisuje się w działania Orlenowskiej Fundacji na rzecz wsparcia Polonii i Polaków za granicą. O najważniejszych wydarzeniach związanych z polską gospodarką debatowali uczestnicy Forum Wizja Rozwoju, największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce, które odbyło się pod koniec czerwca w Gdyni. Dwudniową konferencję zdominowały takie tematy jak nowe technologie czy rozwój przedsiębiorstw. Nad morzem gościli przedstawiciele polskiego biznesu i przedsiębiorczości, w tym reprezentanci naszego koncernu z prezesem Danielem Obajtkiem na czele. Niezmiennie duże zainteresowanie budzi temat fuzji Orlenu z Lotosem. To najważniejsze wydarzenie polskiej gospodarki od lat i wątek, który powraca podczas niemal wszystkich debat i dyskusji, które dotyczą nie tylko naszego sektora, ale przyszłości polskiej gospodarki właśnie. Nie inaczej było także w Gdyni podczas naszego panelu Wizja Rozwoju Orlen i Lotos. Złączenie Orlenu z Lotosem, tak upraszczając, nazywając łączenie, jest ważne dla nas wszystkich, bo tak naprawdę chcąc rozwijać gospodarkę, to musimy mieć duże koło zamachowe, by tą gospodarkę rozwijać. Kapitalizacja Orlenu i Lotosu to jest 16 miliardów dolarów, a kapitalizacja BP to jest 130 miliardów dolarów. I jak my mamy na globalnych rynkach z sobą konkurować? Dziś mamy sytuację jedną, są dwie spółki rodzime, tak naprawdę, które konkurują z sobą. I cały świat poszedł do przodu, że na tym rynku macierzystym już te synergie mają porobione, bardziej konkurują w krajach na zewnątrz, bardziej tam też inwestują, konkurują. Więc nie ma żadnej, proszę Państwa, obawy, że my nie będziemy rozwijać Lotosu. My właśnie chcemy rozwijać ten Lotos. Połączymy swoje kapeksy inwestycyjne, będziemy mieć zdecydowanie inną siłę i będziemy mieć zdecydowanie inną oddziaływanie, proszę Państwa, na całą gospodarkę.
Zarówno o gospodarce, ale także czynnikach i firmach wpływających na jej rozwój była mowa w trakcie sesji inauguracyjnej. Czynniki stymulujące inwestycje, z której wyniknęło jednoznacznie, że nasz koncern jest nie tylko lokomotywą polskiej gospodarki, ale także znacząco wpływa na jej rozwój w zakresie inwestycji i innowacji. Polski koncern naftowy Orlen jest jedną z trzech firm, które najwięcej inwestują w Polsce. W ubiegłym roku wspólnie z Tauronem i PGE zainwestowaliśmy 14,4 miliarda złotych. To naprawdę olbrzymia odpowiedzialność, która ciąży na nas jako na zarządzie spółki, żeby te inwestycje były w maksymalnym stopniu trafione i żeby zostały zrealizowane na czas. W ostatnich trzech latach zarobiliśmy przeszło 19 miliardów złotych. W zasadzie połowa z tych pieniędzy została zainwestowana albo w inwestycje odtworzeniowe, albo rozwojowe. O poszukiwaniu przewag i innowacyjnych rozwiązaniach rozmawiano także w odniesieniu do obszarów produkcji. Centrum szkolenia dla operatorów z wirtualną rzeczywistością już ruszyło, natomiast centrum szkolenia dla kontraktorów, dla pozostałych pracowników jest w trakcie uruchamiania. To jest proces pilotażowy, zakończy się w tym roku z sukcesem. Forum Wizja Rozwoju było także miejscem do rozważań na temat nowoczesnych metod realizacji odpowiedzialnego biznesu. PKN Orlen społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako spójność celów biznesowych i społecznych. Projektując działania CSR-owe, szukamy synergii w obszarach biznesowych i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się znaleźć tą przestrzeń dla naszej działalności społecznej oraz charytatywnej. Orlen wszystkim forumowiczom zaproponował wypoczynek we własnej strefie Stop Cafe, gdzie można było poczęstować się produktami znanymi z naszych stacji. Serwują kawę, ciastka i kanapki. Wybierasz się? Z kolei w wydarzeniu w Gdyni towarzyszył start billboardowej kampanii informacyjnej kierowanej do mieszkańców Trójmiasta, a dotyczącej obecności Orlenu na Pomorzu i fuzji z Lotosem. Teraz o kolejnym przykładzie świadczącym o działalności naszej firmy na rzecz innych. Dzięki Fundacji Orlen Dar Serca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych imienia Róży Czackiej w Laskach odbył się niesamowity koncert Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze. W ogrodach Szkoły Muzycznej Ośrodka w Laskach wybrzmiały najsłynniejsze utwory Stanisława Moniuszki. Wykonawcy z teatrów operowych i muzycznych z Warszawy, Łodzi oraz Poznania przenieśli słuchaczy do Szlacheckiego Dworu. Zwieńczeniem koncertu było wspólne śpiewanie pieśni, a niespodzianką był spontaniczny występ podopiecznych Ośrodka w Laskach, którzy wraz z tenorem wykonali pieśń Funikuli i Funikula. Koncert mi się bardzo podobał i jeżeli chodzi o Funikuli i Funikula, to też śpiewałem właśnie z Mikołem i z panem Daruszem Stochurą w tonacji F-dur. Wspólnie z chórem śpiewamy, byliśmy też jakiś czas temu w Herzbergu z chórem właśnie. W wydarzeniu wzięli również udział wolontariusze z naszej firmy, którzy zawitali do ośrodka po raz kolejny. W lutym między innymi pomalowali sale przedszkolne. Koncert był okazją, by jeszcze raz spotkać się z wyjątkowymi dziećmi i ich opiekunami. Wolontariusz czyni dobro. Pomagamy innym osobom, odkrywamy w sobie piękno, pasję pomagania i dzięki temu też my się rozwijamy jako ludzie, jako wolontariusze, ale także możemy właśnie pomagać innym potrzebującym osobom. Pomysł koncertu powstał zaraz po tym dniu wolontariatu w lutym tego roku, gdzie pracownicy PKN Orlen wymalowali pięknie, kolorowo nasze przedszkole. Nie wyszedł pomysł od nas, czyli od towarzystwa, tylko od Orlenu. Chcieliśmy przy ogromnej pomocy Orlenu, Daru Serca, podziękować ich pracownikom, a wyszło z tego wspaniałe zdarzenie. Współpraca Orlenu z ośrodkiem w Laskach trwa już kilkanaście lat od tragicznego pożaru szkoły dla podopiecznych ośrodka. Dzień po tym wypadku fundacja i firma Orlen od razu zadeklarowały swoje wsparcie. Był to bardzo duży wkład, który nam pozwolił na rozpoczęcie budowy nowego budynku. No i tak od tego momentu ta współpraca odbywa się cyklicznie. Koncert w ośrodku w Laskach był jednym z kilku, jakie zostały zorganizowane dzięki Fundacji Orlen Dar Serca w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Wolontariat pracowniczy ma różne oblicze, a pracownicy są w stanie opowiedzieć o różnych aspektach życia, niekoniecznie tylko tego zawodowego. O tym, jak duże znaczenie dla środowiska mają pszczoły, przekonali się podopieczni jednego z płockich przedszkoli, których odwiedzili wolontariusze, pracownicy Biura Ochrony Środowiska.
Przez ponad godzinę dzieci słuchały opowieści o pszczołach, o ich życiu, zwyczajach, o tym, jak bardzo są one pożyteczne i ważne dla nas wszystkich. Poznały szereg ciekawostek dotyczących zawodu pszczelarza, a podczas warsztatów mogły samodzielnie wykonać produkty z pszczelego wosku. Ja dzisiaj robiłam świecie z koleżankami. Dowiedziałam się... O pszczołach dowiedziałam się. Maluchy z ogromnym zaciekawieniem słuchały opowieści i przyglądały się pokazywanym przedmiotom. Bardzo kochamy dzieci, lubimy z nimi współpracować, po prostu sprawia nam to wielką radość. Każdy pszczelarz powinien czynić w ten sposób, żeby te dzieci uświadomić, że pszczoła to jest coś pięknego, to jest coś dobrego i nie powinno się ich krzywdzić. Wolontariat w przedszkolu był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Orlen, Dar Serca. Niewątpliwie pszczoły są bohaterkami tej części programu, a to za sprawą licealistek płockiej Małachowianki i spółki Orlen Eko, która była fundatorem pszczelego ogródka na terenie placówki. Projekt realizowany był w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W ramach inicjatywy uczennice zorganizowały prelekcje oraz zabawy dla dzieci, podczas których dowiedziały się one o kluczowej roli pszczół w życiu każdego człowieka. Zaczęło się od tego, że w wakacje przeczytałam książkę Historia pszczół, Maj Lundę, no i stwierdziłam, i ona była właśnie o wymieraniu pszczół, i stwierdziłam, że w sumie można by było coś z tym zrobić. No i zebrałam grupę osób i razem z dziewczynami wymyśliłyśmy, że warto by było działać na wielu płaszczyznach, żeby jednocześnie edukować i pokazywać takie realne rozwiązania, co można zrobić w sprawie wymierania pszczół. Zwieńczeniem tych akcji było powstanie pszczelego ogródka. Na drzewach wokół szkoły pojawiły się hoteliki dla pszczół i owadów, a wokół miododajne rośliny. Dla nas jest oczywiste, że musieliśmy włączyć się w ten projekt, wspierając go finansowo. Tym bardziej, że jest to projekt realizowany przez młodych ludzi, wśród których chcemy budować świadomość ekologiczną. Akcja odbyła się w ramach uczniowskiego projektu ekologicznego Be Nice to Bee. Strażacy to wyjątkowa grupa zawodowa, reagująca zawsze natychmiast, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. Aby być dobrze przygotowanym do akcji, niesienia pomocy czy innych zadań, warto jest pewne scenariusze przewidywać, ćwiczyć i w ten sposób zdobywać doświadczenie. Tak robią strażacy, między innymi oczywiście Zakładowej Straży Pożarnej w Unii Petrolu. Tym razem taktyczne ćwiczenia awaryjne odbyły się w Parku Zbiorników. Chodziło o sprawdzenie reakcji na awarię pracowników obszaru produkcji oraz szybkiego działania Zakładowej Straży Pożarnej. Dnes se jednalo o taktické havarijní cvičení, které bylo na tankovišti Řetíně, kdy se simuloval únik benzínu z jednoho z našich tanků, který následně inicioval, to znamená vznikl požár a zásah hasičů. Dnešního cvičení se zúčastnilo celkem 15 hasičů, rozdělených v 5 družstvech, 1+2, s velitelem směny, a na stanici zůstalo 5 hasičů v záloze pro výjezd k případné mimořádné události. Dodatkovo manévry byly testem dla skutečné komunikace działających služb vevnitř parku zbiorników, jak rovněž zachování bezpečenstva poza ním, kde přebíhá jedna z krajových drog, oraz sprawdzenia systému informacyjnego SMS. Tym tematem kończymy studio Grupy Orlen. Kolejny odcinek naszego programu informacyjnego już za tydzień. Do zobaczenia.